Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bloody, a jak sami widzicie, jest bardzo mrocznie. A my kontynuujemy naszą przygodę z grą Knock Knock. No cóż, nie powiem, żeby było bezpiecznie, bo w tych warunkach wydaje mi się, że jest bardzo niebezpiecznie. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że mój piorunek nie jest zbyt długi i po prostu jak tak dalej pójdzie, to ja pozytywnie tej gry nie skończę. Na szczęście, kiedy jesteśmy w domku, prawdopodobnie czas w żaden sposób nie leci, więc możemy, że tak powiem, spędzić czas na penetrowaniu domku. Może jakieś fajne liściki, o fajnych rzeczach się dowiemy. Nie leci czas, widzicie? Praktycznie można chodzić ile się chce, tak prawdopodobnie też nikt nas nie zaatakuje, bo teraz jesteśmy w tym świecie takim bardziej realnym, że tak powiem. I tutaj na szczęście mamy o tyle dobrze, że nic nas... że tutaj nic nas nie zaatakuje. To jest właśnie ten plus, więc nie musimy się niczego martwić, że stracimy jakiś piorunek, że cokolwiek stracimy. No ja wiem, że jest cicho. Chodzimy po domku. Ja chodzę po domku dlatego, że on często coś nam mówi ciekawego. Albo jakieś fajne liściki, wiadomości znajdujemy. To względnie się przydaje nawet. Oczywiście wiadomo, że słychać tu jakieś takie hałasy. O, jeśli czegoś nie widzisz, nie znaczy, że tego nie ma. Jak zawsze wprawiające w nastrój. Dobra, wejdźmy jeszcze do piwnicy. Też tutaj zapalmy sobie światełko. Jak już oświetlić, to cały dom. Co będziemy się ograniczać? Tutaj nasz bohater w tej rzeczywistości nie przymruża oczu. Akurat. Tylko jak jest we śnie, to przymruża. Zakładając oczywiście, że to jest sen, czy to jest coś innego. No to się jeszcze okaże. Jesteśmy już naprawdę coraz bliżej końcówki. Coraz po prostu zbliżamy, z każdym krokiem jesteśmy coraz bliżej zakończenia naszej przygody w grze Knock Knock. No nie powiem, może być ciekawie. A jak będzie? Zobaczymy, zobaczymy. Och, mrocznie się cały czas zapowiada się tak naprawdę mrocznie. Coraz mniej dni do końca. To coś o czymś jakby świadczy, co nie? No dobra, zobaczymy. Och, może nie zginę, jak dobrze pójdzie. Ale nie wiadomo. Jakieś pukanie do drzwi. Strach cokolwiek. O, goście prawie nigdy nie zabijają. Po prostu się cię cofają, ponieważ jeszcze nie skończyłeś. Goście prawie nigdy nie zabijają. Po prostu cię cofają. Chodzi pewnie o cofanie tego czasu całego, ponieważ jeszcze nie skończyłem. Och, niedobrze. Chodzi o cofanie też, że załóżcie, że jak mnie niby pokonają goście, to teoretycznie nadal egzystuje. Ale nadal muszę powtórzyć tak jakby poziom. To jest właśnie ten ból. Wtedy, w tym przypadku, co nie? No dobra. W ogóle zobaczcie nad szubienicą. Dobra, przyspieszmy troszkę zegarek. A jeszcze co najmniej dwie podróże będziemy musieli spędzić. Patrzcie, od razu się otworzyło przy nas. No w sumie cały dom oświetliliśmy. No dobra, wychodzimy do lasu. Łach. Ten moment zawsze mnie przyprawia od resztę. My znowu będziemy szukać dziewczynki? Będziemy szukać dziewczynki, ale tym razem też znowu szybko. Dobra, skupiamy się, staram się. Tu już byłby dom, co nie? Ale nie, dobra, pójdziemy po dziewczynkę poszukać. Przez chwilę choćby poszukajmy tej dziewczynki. Szukajcie dziewczynki, musi gdzieś tu być, szybko. Wiem, czas ucieka, ale ja chcę ją znaleźć. Nie wiem, czy to coś mi da, ale ja chcę znaleźć dziewczynkę. Zawsze ją znajdowałem, więc teraz też mam ochotę. No come on. No come on, dziewczynko, gdzie jesteś? Pokaż się, dawaj, bo już mój bohater po prostu głupieje. Jest, nie, to nie jest dziewczynka, czy mi się wydaje? Jest dziewczynka, dobra, wpadniemy teraz na nią, uwaga.
Jak zwykle, bardzo filozoficzny. Dobra, jedna sprawa została załatwiona. Teraz szybko do budynku, do domu. Muszę znaleźć dom. A, teraz znaleźć dom to pewnie nie będzie takie proste. Się zachciało Bladiemu chodzić po lesie. To teraz, wal się. Już domu nie znajdziesz, he? Taki numer teraz będzie. Nie no, miejmy nadzieję, że zaraz... O kurczę, potwory. Miejmy nadzieję, że zaraz gdzieś tu się pojawi budynek. Naprawdę, błagam, no pokaż mi budynek. Budyneczek, kochany. O, ja się boję. Zabierzcie mnie stąd. Znaczy, w sensie nie potwory, tylko... Błagam, niech tu znajdzie, będzie dom. Dom, dom, budynek, 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 budynek. No come on, czy ja jeszcze jestem aż tak wymagającą personą? W życiu nie wrócę z tego, nie wyjdę z tego lasu. Nie wiem, co mam zrobić, szczerze mówiąc. Nie wiem, mogę chodzić. Kurczę, no po prostu, kiedy szukam budynku, to go oczywiście musi nie być, co nie? No po prostu jak na nieszczęście, no po prostu taki niefart. No come on, no piorunek mi spada, Boże, potwory. Jest! Och, uratowany jestem. No, come on, przechodź przez to. Dobra, trochę zmarnowałem czasu, ale ostatecznie się udało. O to w sumie chodziło, żeby się udało. Ła! Ła, kolejna wizja. O, będzie ostro, będzie ostro, będzie ostro. Czy damy radę? Zobaczymy, czy damy radę. Musimy dobry czas mieć, dobra? Tym razem błagam. Mam nadzieję, że tym razem żaden niewidzialny przyjaciel mnie nie zabije, bo kurde, ostatnio to się staje moim powołaniem, że jakiś... O, fuck, jaki jest wielki dom. Ostatnio to się staje moim w ogóle takim jakimś powołaniem, że niewidzialny przyjaciel mnie zabija. To już się staje normą. Ostatnio. Że tak powiem... A, właśnie, zgaśmy światło. Dobry pomysł. I, że tak powiem, mi się to nie za bardzo podoba, bo drażni mnie to troszkę. Oczywiście standardowo przymrużamy oczy. Przymrużył oczy, co nie? Nie widzę, bo drabina mi zasłania. Poczekaj, przesuń mi. A nie, nie przymrużył oczu. Co za leń. Zamiast przymrużyć oczy, to nic. Przymruż oczy. O, przymrużył oczy. Poczekamy teraz. Poczekamy, jak otworzy. No niestety nie było zegara. A o zegar mi tu chyba najbardziej chodziło. To jest też strategiczne miejsce, ponieważ są dwie drabiny. Dobra, to będziemy wiedzieć, tak na przyszłość. Chodźmy teraz... O, potwór! Łów zniknął, dobra. Myślałem, że na coś zaraz trafię. Dobra, zapalmy światło. Nie widzę nic na razie w pobliżu. Niewidzialnego bohatera też nie słyszę. Przymrusz oczy. Przymrusz oczy! Co za leń. Może tu przymrusz. Przymrusz oczy. Przymrusz! No co ci jest, ziomek? Zacząłem się o ciebie martwić. Ogólnie przy drabinach to jest strategiczne miejsce, ponieważ drabiny zawsze dają możliwość zmienienia poziomu, co nie? O fuck, ale się przestraszyłem przez chwilę, że coś już wyskoczyło na mnie. Ale nie, nic nie widzę takiego podejrzanego. Na razie. Come on, potrzebuję zegaru. Zegara. Właściwie. Przymrużył oczy, to dobrze. Może zegar wyskoczył, uwaga. Nic z tych rzeczy. Niedobrze. Dobra, pomału pójdziemy sobie. Na razie jeszcze żadnych, że tak powiem, przeciwności. Boję się trochę otworzyć te drzwi, no ale otwórzmy. Kurde! Auć! Widzieliście? Wjechało coś we mnie. Nie wiem, czy coś straciłem, czy straciłem piorunek, czy co straciłem. Wydaje być się wszystko w porządku. Na razie. Ale ja wiem, że nie jest dobrze. Nie wiem, że nie jest dobrze. I znowu nie przymrużył oczu nasz bohater. Kurde, tutaj? Pająk jest tam, widzieliście? Oj, świeczki. Tego mi jeszcze brakowało. Jest jakiś ślepy zaułek. Zostanę tu chyba na wieki już teraz, wiecie? O, przymrużył oczy, może zegar będzie akurat. Czekamy. Nie, nie było zegara. Jest się za czym schować w razie czego. Patrzcie, za mną dochodzi mój sobowtór, widzicie to? Taki ledwo. No to zaraz ja już nigdy stąd nie zejdę chyba. Chyba zostanę tu już na wieki, tak naprawdę.
A, świeczki! A, na górze coś stoi. Dobra, stoi. Grunt, że stoi, a nie idzie na mnie. Naprawdę nie dacie mi spokoju? O, patrzcie, mój sobowtór chodzi na dole. Nie, nie wierzę, że ja to widzę. Patrzcie, tam chodzi mój sobowtór. Nie, no ja w życiu już to nie wydostanę się. No to koniec. Utknąłem z jakimś gościem, utknąłem. O, super, daj mi spokój, dobra? Utknąłem z tobą na zawsze na tym strychu. Się nie wydostanę stąd, to koniec. Nienawidzę takiej sytuacji. Ja tu umrę, po prostu zginę tutaj marną śmiercią. Boję się zejść na dół, szczerze mówiąc. Bo gdzieś tu biegał mój sobowtór. A! Nie, to tylko ten stojący przyjaciel. Idzie coś na mnie tutaj? Nie, walić to, coś słyszę. Wracam na górę. O, idzie mój niewidzialny przyjaciel. W ogóle, dlaczego mój niewidzialny przyjaciel bawi się w zapalenie światła? Czy mi się tylko wydaje? Zostaw te światło. Czy to widzicie? Nie wiem, czy dla was nie będzie to za ciemne, ale mój sobowtór właśnie bawi się żarówką w sąsiednim pokoju. Zostaw kurna tą żarówkę. O, idzie dalej. Czemu naśladuje? I świeczki są. Pode mną są, akurat jest pode mną tak, sobowtór biega, świeczki biegają, w ogóle wszyscy się świetnie bawią. Ja to jestem tylko najbardziej ten biedny. Świeczki, idźcie sobie. Idźcie sobie na wieki. Patrzcie, są świeczki, widzicie? Są świeczki, e? Zawrócą. Nie, chyba póki jestem na drabinie, to dadzą mi spokój. Ale ogólnie sobowtór tu biega i chyba sobowtór popsuł moje lampy. Nie wiem, takie mam przeświadczenie jakieś. Że popsuł moje lampy. Boję się, że on popsuł na tyle moje lampy, że one na przykład... Nie będą teraz... I na górę, nie. Nie, nie, nie. Te piętro jest już opętane. Chyba zostanę w tym małym pokoiku, mając nadzieję, że nic kurcze mnie nie zabije. Błagam, błagam. Ja chcę przetrwać tylko do rana, tylko do rana. Czyli naprawdę aż tak dużo wymagam. Tylko kurczę do rana chcę przetrwać. To jest jedyna rzecz, której po prostu pragnę. Proszę, dajcie mi spokój, dajcie mi święty spokój. Ja już mam dosyć. Po prostu to jest nie na moją psychikę, żeby się bawić. Dajcie mi świeczki, idźcie sobie świeczki. O, patrzcie, idzie mój sobowtór. Nie, walić to. Sobowtórem się nie bawię. Już, dałeś mi spokój? Sobowtórze? Na drabinie zostanę na wieki, dobra? Może to coś zmieni. Nie wiem, na przykład... Potwory stwierdzą, że... No dobra, dajemy ci fory, bo zostajesz, jesteś cały czas na drabinie. Masz prawo żyć. Co ja ogólnie nie miałbym prawa, czy coś takiego, nie wiem. O, fuck, fuck, fuck. Dawaj, bloody. Nie wiem, czy dobry pomysł. Nie wiem, czy dobry pomysł zostawać tutaj, bo ja się boję cały czas tego mojego sobowtóra, który gdzieś chodzi. Że on coś mi zrobi, krzywdę. Nie, wracam na górę. Walić to. O, idzie tu sobowtór, znowu. On cały czas tam chodzi na dole. W ogóle coś robi z tymi lampami, wiecie co? Ja się boję, nie chcę zapalać lampy, bo się boję, że jak zapalę lampę, on ją tak popsuł, że na przykład coś mi się stanie, że oberwę, przez to, że on bawił się moim światełkiem. Już wolę poczekać te kilka minut, po to, żeby powstać, niż ryzykować. Coś puka. Ła, świeczki! Ła! Dajcie mi spokój z tymi świeczkami. Dajcie mi spokój. Już? Są świeczki, patrzcie, są świeczki, widzicie? Widzicie to, co ja widzę? Ja widzę. O, idzie mój sobowtór, to nie, teraz spadam. Idę, spadam na górę, sobowtór mój chodzi, mam nadzieję... Dobrze, że on chyba potrafi wchodzić po drabinie, ale na szczęście, całe szczęście nie poszedł na górę. Po prostu taki ogromny fart, że nie poszedł na górę i przetrwałem tą noc. Ja cię kręcę. Po prostu człowiek może umrzeć na jakiś zawał z tego powodu, naprawdę. Dobra, jakaś nowa notka ciekawa. Ta gra jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ zaczynają ją goście. Wcześniej czy później usłyszysz głos. Kto się nie schował? Po pewnym czasie powie, ukryli się ci, którzy się nie ruszają. Nie moja wina. Potem zostanie znaleziony bez względu na to, co byś nie robił. Wydaje się, że nie można wygrać tej gry. Wskazówka. To gra dla odważnych. Tak naprawdę ukrywa się ten, który stoi w miejscu. Gra będzie trwać, dopóki w domu ktoś się ukrywa. Ale każda gra musi się kiedyś skończyć. Komu się to uda, będzie zwycięzcą. No cóż, no takie dosyć ciekawe. Goście, zaczynają goście. Czyli, bo mam rozumieć, że ja jestem tą osobą chowającą się. Aha.
Tak, gra dla odważnych. Dobra, rozumiem. Nie wiem, czy mam rozumieć to w ten sposób, że ja jestem tą osobą ukrywającą się. Dobra, znowu się przesunąłem. O, jestem już naprawdę bliziutko od zakończenia tak naprawdę, co nie? Piorunek jeszcze mi się ledwo trzyma. A ja potrzebuję jeszcze chyba dwóch takich dopalaczy, pod tych wskazówkowych takich dopalaczy, żeby ogólnie, wydaje mi się, dwóch dopalaczy, żeby ogólnie tą grę zakończyć, więc możliwe, że jestem już naprawdę blisko. O, dziewczynka jest! O, jestem w szoku! Chyba uruchomiłem... Ej, widzieliście? Ja cię kręcę, ale numer! Czy mi się wydaje, czy właśnie... Wiecie, co się chyba stało? Ja chyba uruchomiłem właśnie alternatywne zakończenie, dlatego że cały czas spotykałem te dziewczynki, to właśnie chyba uruchomiłem alternatywne zakończenie. Jestem... Nie, naprawdę jestem pod lekkim szokiem, że mi się w ogóle to udało osiągnąć. Wow! Ja cię kręcę, nie sądziłem, naprawdę. Jestem pod lekkim wrażeniem. W ogóle zobaczcie, jaka ta dźwięka jest przerażająca. Ale ewidentnie to jest właśnie alternatywne zakończenie. I właśnie ja uruchomiłem alternatywne zakończenie i teraz będę miał inny... No i będę miał inny koniec po prostu. Wow, fuck, ale numer. Ach, no dobra, to jeszcze może zagłębmy się leciutko tak po domku. Weź zapalmy jeszcze te kilka lampek. Niech będzie. Zastanawiam się w sumie, no jeszcze mam chwilę mojego, powiedzmy, tego czasu antenowego. No nie, no tutaj w domku nic mi się nie może stać, co nie, czas też się, że tak powiem, nie leci, więc mam spokój. Zostało troszkę tego piorunka, więc ile zostało, tyle zostało i mam spokój. Co nie? Na szczęście tego piorunka chyba zostało tyle właśnie, że uda mi się ukończyć grę. Już w tej chwili. Chyba wydaje mi się, że uda mi się ukończyć tą grę. Zobaczcie, jak mało zostało mi do tej tutaj strzałki. Zauważcie, ten zegar w lewym górnym rogu, co za każdym razem troszkę malał. Troszkę, że tak powiem, przełączanie tego zegara na dole zawsze go trochę przesuwało do przodu, co nie? I chyba chodzi o to, właśnie gra się chyba skończy, kiedy cały zegar zostanie przesunięty i chyba wtedy nasz bohater, no nie wiem, obudzi się ze swojego koszmaru, czy co się mu stanie, w każdym razie wtedy będzie chyba koniec gry. O to chyba w tej chodzi. I zobaczcie, że zostało mi tylko dwa przesunięcia. Piorunek mamy wystarczająco dużo, żeby, że tak powiem, przejść się po lesie. Posadziliśmy las, żeby ukryć, no to filozoficzne, żeby przejść się po lesie. Mam tyle, na tyle dużo piorunku, żeby przejść się po lesie. I znaleźć wyjście, co nie? I potem tylko raz przetrwam sobie tą jedną noc i chyba... Gratulacje, Bloody, chyba ukończyłeś wtedy. Zaniedbałeś cię, twój dom jest zabity, osłabiony i opuszczony. Trzeba go szybko odbudować, ona jest już blisko. To też takie bardzo takie... Brrr, po prostu człowiek strach się bać, naprawdę. Przerażające, że tak powiem. Dobra, zapalmy tutaj jeszcze lampkę. Dobra, nic, nie było żadnej informacji. Co się dzieje? Piorunek? Nie, piorunek nie leci, co nie? Nie leci piorunek. Czy mi się wydaje, czy nie, nie leci. Co ty, sownik, nie straszcie mi nawet, dobra? Nie leci piorunek i koniec, kropka. No, teraz jestem teraz w domku. A w domku jest o tyle miło, w ogóle jaki duży budynek. Nie będę chyba, wiecie co, chyba sobie daruję i nie będę iść faktycznie tam na lewo. Pójdę od razu do zegara, nie ma co się bawić w zwiedzanie swojego domku w tym stanie. Od razu przełączmy zegar. I teraz zobaczcie, teraz będzie taki myk, że... Chyba, tak mi się wydaje, zobaczcie, przełączę zegar. I zobaczcie, o ile się przesunie zegar, widzicie? Przesunął się do... O! Patrzcie, jak mi mało zostało! Ewidentnie została mi jeszcze jeden zegar do przesunięcia. Jeszcze raz przesunę ten zegar, sobie przełączę. Jak w takim stanie i... Chyba... I chyba wtedy będzie koniec gry. Ewidentnie jestem na dobrej drodze do zakończenia tej produkcji. Przejścia jej, bo wiem, nie wiem czy wiecie, w tej grze jest coś takiego jeszcze jak game over. Czasami się zdarza, co nie? Wow. No jest coś takiego jak game over, można tą grę przegrać. Wydaje mi się, że jestem na dobrej drodze, żeby tą grę faktycznie zakończyć. No, tak mi się, ewidentnie mi się wydaje, że jestem naprawdę... blisko tego stanu. No i to jest prawdopodobnie jest, że mi się uda po prostu w świecie. Och, no, będzie się działo, nie powiem, że nie. Jestem trochę podekscytowany, nie powiem. Zobaczymy. Teraz pójdziemy do lasu. Piorunek mam na tyle, żeby w tym lesie przetrwać i znaleźć dom. Że tak powiem, nasz domek, do którego wrócimy. No dobra, idziemy. Dobra. Teraz się nie bawimy ogólnie zwiedzanie, bo patrzcie, jakieś nowe potwory się pojawiły. A, strach do nich podchodzić. To wróćmy na te piętro.
Teraz ogólnie nie bawimy się w szukanie dziewczynki, ponieważ dziewczynka już została znaleziona. Widzicie, że alternatywne zakończenie nam się odblokowało. Więc teraz tylko i wyłącznie za pomocą tego piorunka, który nam został, musimy znaleźć... Dziewczynka jest nadal. Dobra, podejdźmy do niej. Ale widzicie, nic się nie stało. Widocznie już alternatywne zakończenie zostało uruchomione, więc to już chyba nie ma znaczenia. Tak mi się wydaje, choć dziewczynek jest całkiem sporo. Dobra, podejdźmy. Mimo, że zostało uruchomione. Widzicie? Nic. Jakby wyparowuje. Dobra, nie, musimy znaleźć dom. Koniec szukania dziewczynek. Dziewczynki w tej chwili nie mają już takiego znaczenia, ponieważ znaleźliśmy dziewczynkę taką wielką, ogromną, która stoi przed naszym budynkiem. Wydaje mi się, że ta wystarczy z całą pewnością. Ta jest wystarczająca dziewczynka. Come on! No musimy znaleźć ten dom, no nie róbcie mi sobie, nie zróbcie sobie ze mnie jaj. No ten dom musi gdzieś... Była prawie w jakieś krzaki wbiliśmy, widzieliście? Po lewej. Nie chciałbym, nie chcę pytać, co by mogło się wtedy wydarzyć. Come on, no jeden, potrzebuję jednego budynku, do którego chcę wejść. I co, teraz pewnie będę chodzić po lesie i nie będę mógł znaleźć tego budynku, tak? Tak się skończy ta cała sytuacja? Że ja nie mogę znaleźć budynku? No, tak się skończy pewnie ta sytuacja, że będę chodzić wiecznie, bo nie mogę, będę mógł znaleźć domu powrotnego. Tak się skończy moja rzeczywistość w tym lesie? Tak marnie? Come on! Jeden budynek. Jeden budynek. Kurczę, mój bohater zaraz oszaleje w tym stanie, naprawdę. No come on, jeden budynek, no. Zaraz oszalejemy. No jeden budyneczek, no. Dziewczynka. O! To chyba była już ta wizja, tak mi się wydaje. Już teraz nie ma sensu szukać dziewczynek, bo już chyba odblokowaliśmy to dodatkowe zakończenie. A ta wizja już chyba w sumie nawet była, co nie? Zaczynają, czyli widać, że się powtarzałem, jak już odkryjemy wszystkie dziewczynki, w cudzysłowie tutaj, odkryjemy. Ale jest dodatkowe, chyba alternatywne zakończenie zostało uruchomione przez to, że ją poznajdywaliśmy. Widzimy, że mamy wielką dziewczynkę zamiast wielkiego pana potwora. Ale to nie zmienia faktu, że kurczę, błagam cię człowieku, dajcie mi budynek, żebym to ja łaskawie mógł wrócić do swojego domu, proszę was bardzo, bo mój bohater już dłużej nie wytrzyma. No litości, ile można iść do przodu i nie znajdować żadnego budynku? Czy naprawdę to jest takie ciężkie? Czy naprawdę ten budynek musi być jakiś, nie wiem, super ekstra ukryty, czy coś ten deser? O, jestem wybawiony! Woohoo! Idealnie wbiłem do budynku. Wow, to chyba ostatnia moja przygoda taka tutaj, jeśli chodzi o podróżowanie pomiędzy potworami. Dobra, ale oczywiście zanim zaczniemy, to w tym akcencie zakończymy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Ja was zachęcam na kolejny odcinek, który pewnie będzie, prawdopodobnie będzie ostatnim odcinkiem. A póki co życzę wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć wam!